Pytanie od Dariusza Adamczuka, tak jak mówiliśmy, on chciałby pana też o coś spytać. Dobry wieczór państwu, witam wszystkich serdecznie. Jarku, ciebie szczególnie. Chciałem ci zadać pytanie. Zawsze opowiadasz, że dużo jeździsz na rowerze. Ja przejechałem ostatnio 40 km i 3 dni dochodziłem do siebie. Ty przychodzisz rano po 60 km jak młody bóg. Jak ty to robisz? No właśnie, to... No muszę się przyznać do czegoś, bo rzeczywiście zawsze jeździłem dużo na rowerze i... Bardzo to lubię, ale teraz, ponieważ te góry, nie wiem, czy urosły trochę i są wyższe, było mi ciężko i sobie sprawiłem z żoną takie rowery, które mają lekkie wspomaganie. I to bardzo ułatwia, ale natomiast powoduje, że przyjemność zjeżdżenia jest cały czas i naprawdę lubię czasami po pracy, czy w weekend sobie wsiąść na rower, pojechać. Ja mam do granicy 3 km. W Niemczech są cudowne drogi, po których można jeździć. Nie tam żaden Polbruk czy Brugbet, przepraszam. Tylko asfaltowe drogi. I od razu tak ze Szczecina się rozpędu do Monachium na tym rowerze. Naprawdę są fajne takie wycieczki. I ten rowerek, który... Ale muszę się przyznać, że kupiłem taki rower, który ma bardzo mądre sterowanie tą siłą. To nie jest tak, że on za mnie pracuje. Ja muszę tam się naprawdę napracować, tylko troszeczkę mi pomaga. Także tak. W zawodowym peletonie też coś takiego istniało, ale to wykryte zostało przez kamery termowizyjne. Wiatrowym o tym roku.